proszę Państwa, myślę, że to miejsce i ten domek, gdzie nasza Marysia Świderkówna mieszkała, ale to już 20 prawie lat temu było. I ten uniwersum, proszę Państwa, z tyłu, co prawda, ale najgańskiej, proszę Państwa, to Państwo dobrze rozpoznajecie. Witamy Państwa na ulicy Igańskiej i odbywają się tutaj na Igańskiej, proszę Państwa, warszawskie rozmowy za dnia. Tutaj są nowe bloczki, tutaj jest uniwersum, proszę Państwa, ogólnie, proszę Państwa, tutaj też jest stara ulica, Igańska jest stara, proszę Państwa. Ale te rozmowy, proszę Państwa, warszawskie za dnia, no dotyczą diaboluków, proszę Państwa. Oczywiście, że wiemy, że Państwo zobaczą, to wszystko jest stare, rzymsko-łacińskie. Także, proszę Państwa, jeżeli chodzi do diabła, to co biegnie, że jeżeli chodzi o sług szatana, diabła, no to najwięcej tutaj mamy w Warszawie, proszę Państwa, tych diaboluków. Państwo zobaczą, ksiądz Rydzyk narzeka, Polska oddana, Polska sprzedana. Do Anglii poleciał liżebrać, proszę Państwa, a ten Decameron chce po prostu obciąć te wszystkie pieniądze i ta moja koleżanka Marta Boros, proszę Państwa, która teraz jest tam w Wielkiej Brytanii, no artystka, malarka undergroundowa, jest leczona i psychicznie, proszę Państwa, no i jest wspierana też, no w ogóle, no bo zasiłek na przeżycie jakiś tam trzeba mieć i ponoć w Wielkiej Brytanii, czyli w Anglii, jest on bardzo wysoki, dlatego ten Decameron chce to wszystko obciąć. Tam jest, proszę Państwa, sporo ewangelików, no to tak jest teoretycznie rzecz biorąc, o tam Krystyna Lirska w tym największym bloku mieszka. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, no Krystyna Lirska to czyta Pismo Święte, no bo skoro się jest wszechświatowym świadkiem Jehowy, no to się czyta. No ale ewangelicy niby teoretycznie Biblię czytają, no tak naprawdę to nie, bo nawet tam były takie żarty, proszę Państwa, że w Wielkiej Brytanii, czyli w Anglii, tam ci ludzie ewangelicy jakby też i przechodzą na katolicyzm. To było od tego momentu, kiedy ci katolicy polscy, kiedy Polacy tam no wywędrowali i zaczęli mieszkać. I coraz więcej jest ich tam. Natomiast my teraz obserwując te miejsca takie diaboluczne, proszę Państwa, tutaj na prawo też tamten dom, co na środku ekranu jest, to nasza Lodzia mieszkała, która kotlety wywaliła, gdy człowiek do niej, gość z rodziny z Anglii właśnie przyjechał, wywaliła, proszę Państwa, wszystkie kotlety schabowe na dywan, no i cóż, i oni powiedzieli, nie, no nic się nie stało, ona pospierała te kotlety i żeśmy tam, no niektóre tak pousuwała trochę inteligentnie, zjadłyśmy, proszę Państwa. Ale mówimy teraz, tutaj będąc już na Krypskiej, o tych diabolukach. O ten bloczek, domek jest nowy, proszę Państwa, diaboluka. Że te diaboluki wszystkie papieskie, to one służą diabłu jako pierwsze. Że to co do złego, no to oni są jako te typy pierwszej klasy. O tam drugi domek, to Lodzi domek. Ona już dawno nie żyje, biedaczka umarła, proszę Państwa. Ile to można żyć? Przecież te nasze Gienie dawno już poumierały, te Władzie, na Ochocie, no w całej tej katolickiej Warszawie, a tu jesteśmy już na Pradze, proszę Państwa, południe, także zbliżamy się, proszę Państwa, do tych rozmów, jak to się mówi, za dnia, na temat tych diaboluków papieskich, którzy po prostu jako służebna klasa szatanowi, to jest pierwsza. Natomiast jako świadkowie Jehowy to są na szarym końcu, no bo przecież to pod świadków Jehowy nie da się podszywać, proszę Państwa, bo to nie jest możliwe. Świadkowie Jehowy całym sercem badają Biblię, czytają, głoszą za darmo, podczas gdy wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej mówią, proszę Państwa, że za pieniądze, że za 30 tysięcy ochrzcili człowieka. To wszystko jest jedną wielką lipą. Także, proszę Państwa, ulica Igańska na Pradze Południe za uniwersamem, jak to się mówi, proszę Państwa, a wczoraj było na wspólnej 61, jak ta Anita katoliczka mówi, że galeria biała jest za figurą. Ja mówię, tak tłumaczyła Markowi od kamery, jak to tak można mówić, za figurą. Także te katoliczki, które do tych toreb wkładają, czy to Anita, czy to nie Anita, to jest, proszę Państwa, ich bardzo dużo, bardzo dużo. I one wcale o tej Biblii nie myślą, o uduchowieniu jakimś, tylko tak, żeby sobie lekko przeżyć, po galeriach pochodzić, och, jakie ładne, tak, rozkoszować się.
Ja ci coś powiem, że ten Jan Witek tam strasznie nie lubi tego papieża i tego katolickiego systemu. Mówi, że to jest od diabła nasłane, no bo od czasu, kiedy ten papież Jan Paweł II, który do obozu koncentracyjnego wcześniej, jak jeszcze księdzem w ogóle nie był, sary im dostarczał, jak został tym papieżem, no to Polska oddana w komunizm, oddała się, zaprzedała, wszystko posprzedawała. Posłuchaj to, ojciec Rydzyk mówi i księża w Radiu Maryja, że Polska oddana, Polska sprzedana. I teraz pełno bezdomnych, ludzie nie mają co jeść, nie mają gdzie mieszkać, czego w przeszłości, no czegoś takiego nigdy nie było, ty zauważ, a tylko teraz po prostu. Było, tylko się nie mówiło. No albo po prostu było na malutką skalę, bo ja wiem, że jak ktoś wanuje, idzie z domu i sobie chodzi po ulicach, no to jest jego, to byli tacy też. Ale teraz są no, bezczelnie wyganiani na bruk i po prostu nie mają gdzie mieszkać. Albo ten Ikonowicz z Sejmu. Przecież jak on o to mieszkanie musiał walczyć, stanął przed domem jak taran, traktor i nie wpuszczał tych różnych. No przecież znasz tę historię. A i to jego do więzienia wsadzili, już chyba wyszedł. Już dawno. No już dawno wyszedł, to no, miesiąc temu, Boże, dawno. Także wiesz, ten Jan Witek oskarża tego papieża i wyzywa od różnych. Proszę, którego papieża? Naszego? No Jana Pawła II, a ja mówię, słuchaj, on ma taki fajny uśmieszek, ten Jan Paweł II, że nawet mi się nawet podobał ten Jan Paweł II, bo podobny był, a to do kogoś, kogo znam od świadków Jehowy, a on mówi, no tak, jemu to też świadków Jehowy to chyba daleko. Ja mówię, słuchaj, ale przyjął książkę You Can Live Forever in Paradise on Earth od pacjenta we włoskim szpitalu. Zdjęcie tego właśnie widziałam. No, także widzisz. Zawsze Mareczku ty mnie czci jako tę Jehówkę, no, która nosi jajeczka i zawsze jest przygotowana do dyskusji, do rozmów. No. I nienawidzi tych katolików, mówię ci, ale i Żydów, że ten papież to jest Żydem, wiesz? Jan Witek tak opowiada. No ale to nie to, że on odpowiada, on ma zaraz w komputerze podpórki. Aha. No, podpórki ma. Podpórki. W komputerze ma informację, że tam jest albo o tym... Ale żeby tak było, że jest to prawda, to trzeba najpierw to sprawdzić. No ale to... Ani trzeba było to w komputerze. To znaczy bezgranicznie wierzyć w to, że on... No ja ciebie rozumiem, że ty jako ten katolik, ten stary cygan praski za papieżem, no bo on daje wam życie. Daje tu w kościele nawet na te ciuchy stare śmierdzące. Tam zbierały kobiety. Nie widziałeś, jak do worków wkładały? I na numerki jakieś rakotwórcze te kasze dawały. Także wiesz, takie to głupie to wszystko jest. No, także pozdrawiam serdecznie. No ja ciebie rozumiem, że ty bronisz jako ten katolik, ale wy jako słudzy diabła pierwszej klasy, szatanowi i tego diabuleus, katolika, no. No i co wy z tymi kieliszkami będziesz tutaj robić? No. Także słuchaj, kochanie, ja jako ciebie tego kucharza muszę nauczyć gotować chyba wtórnie, bo ty dawno chyba nie gotowałeś nic. Nic nie umiesz, nic nie potrafisz. No. No. Także, no ja wiem, że ty handlujesz tutaj na uniwersalnie, na bazarze, ile tych budek tu jest, Boże, ile tych budek, niesamowite, no, Warszawa Handlowa Praska, Praga Południe, Uniwersal Wiatraczna, a ten Ludwik, co tam mieszka, to wyprowadzi się do Szwecji, taki Ludwik z Krysią, tą, wiesz, taką spryciarą, mała gruba, mówili, że dyplomatka, mówiona taka dyplomatka, że wam, Jehówką, do każdego kąta zajrzy. I taka dyplomatka. Dyplomatka z każdej dupy. No, także ona była taka swoja, ale taka wścibska, no, to jest charakter. Nie, nawet może czasem i złośliwie, bo to niektórzy mogli, wiesz, jak ci bracia dopiero co prawdę poznali, to oni nie znają tych, doświadczenia nie mają. Tych różnych obycia nie mają, jak to jest u świadków Jehowy, że jak gość w dom, to Bóg w dom. Wszystko się oddawało, tak jak ta Józia Kądziela. Zobacz. Ona mówi sobie, rób obiad, tutaj masz 15 jajek, tutaj jest to, tutaj ugotuj sobie, no ale przecież gotować chyba nie będzie. No i co zrobiłam, wiesz, obiad ze 7 jajek, no na przykład podczas, gdy Józia rozmawiała, była zajęta nawet niekoniecznie studium, ale taką no, zwykłą dyskusją tutaj przecież naprawdę Okuniewska, Ogólewska, Sulejkowska, to są te stare ulice, tu gdzie pobudowali, widzisz, te domki. No, także już tu się wszystko zmienia, nawet cyganka żebrze pod uniwersamem, prosi o papierosa ta cyganka, wiesz.
Proszę, już nie kradną, a katolicy to kradną w dalszym ciągu i kręcą, kombinują i służą diabłu jako pierwsza klasa, a jako środkowie Jehowy druga. A nie, nie wzięłam tych papierów. Pokaż je, bo mi są potrzebne do zobaczenia. O, i teraz, a gdzie herbata? Czy może nie zrobić, tak? Nie, nie, bo chciałabym mieć podkład pod tę kawę, żeby po prostu nie wypić samej tej kawy. Nacz to na goły żołądek, bo kawa jest trująca. No, a mocna ta kawa?